Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujący przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem programu jest Bistro Corfantego 4 Opole. Jedzenie na wynos i z dowozem. Na program zaprasza Motowizja, patron medialny z lotu Mastertrack Opole od 16 do 18 lipca. Witajcie w Tracker Clubie. To program, w którym pokazujemy, co robią kierowcy w pracy i po pracy, ale nigdy zamiast pracy. Już za chwilę poznacie samochód dostawczy z dalekiej północy i jego sympatycznego kierowcę. Później zajrzymy na zlot Mastertrack. A teraz, na dobry początek, porcja dobrej muzyki. Dzień dobry! Dámy a páni! Môžem na vás slovensky pomaly, budeme si rozumieť? Ja myslím, že hej. My sme Guns and Roses Tribute Slovakia a sme strašne moc radi, že sme tu Opole na Monster Truck alebo Master Truck. Začneme album Appetite for Destruction songom, ktorý sa volá Mr. Brownstone. Motherfucker, who I am? No, 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 no.
Chłopaki wiedzą, co to dobre granie, prawda? A teraz poznajcie sympatycznego kierowcę i jego Mercedesa Sprintera. Popatrzcie i posłuchajcie. Tero Raisanen z Finlandii, 40-latek, szef małego warsztatu naprawiającego ciężarówki Scania. Pokonał w sumie ponad 3000 km, aby pokazać swoje cudo polskiej publiczności w czasie zlotu Mastertruck. Jego stuningowany Mercedes Sprinter jest jednocześnie wizytówką serwisu i oczkiem w głowie właściciela. Poznajmy bliżej tego kierowcę i jego auto. Maybe I was 16 years old when I started. Kiedy miałem 16 lat, zacząłem montować pierwsze dodatkowe oświetlenie w samochodach. Krótko potem zajmowałem się już lakiernictwem i zmieniałem wygląd wielu samochodów. Dziś to moje największe hobby. Kocham tę pracę i lubię długo i ciężko pracować cały tydzień po to, aby na kolejny tydzień wyjechać na odpoczynek kamperem. Projekt Sprintera zleciłem wyspecjalizowanej firmie. Wykonali wszystko tak, jak chciałem. Potem przez 4 długie lata pracowaliśmy nad jego realizacją. Oczywiście nie dzień w dzień, ale etapami, krok po kroku. Pomysły znalezione w internecie trzeba było przełożyć na zadowalający efekt. Dlatego za wykończenie wnętrza odpowiadała specjalistyczna firma, ale na zewnątrz to wyłącznie moja robota. Fińskie rzemiosło. Jako że naprawiamy w naszym warsztacie ciężarówki marki Scania, na Sprinterze musiało znaleźć się adekwatne logo. Efekt, który widzicie, to nie tylko ciężka praca, ale i duże pieniądze. Jak duże? Nie chcę o tym mówić, to moja słodka tajemnica. Oczywiście, gdy samochód stał się tym, czym jest teraz, można było go pokazać na zlotach pojazdów tuningowanych. Byliśmy już na zlotach w Finlandii, Szwecji i Irlandii. Ale nie trzeba było jechać do tych trzech krajów, aby zobaczyć auto Tero Raisanena. Sprinter gościł także na opolskim Mastertrucku, a fani ładnych pojazdów mieli okazję spotkać tego pięknego Mercedesa na trasie jego przejazdu do Polski. Dużo zwykłych ludzi interesuje się tym autem i robią lub proszą o zdjęcia i filmy. Często pytają, skąd mam ten samochód, czy go kupiłem, czy go zrobiłem sam. Wielu podoba się ten styl. I nie ma się czemu dziwić. Dopracowane auto w indywidualnym stylu nie pozwala przejść obok niego obojętnie. Fińska szkoła tuningu obejmuje cały pojazd i nie ma tu miejsca na nieskończony projekt. Owszem, często fińscy właściciele mówią o nieukończonym samochodzie, ale tylko oni wiedzą, w którym miejscu. Częściej jednak mają na myśli niedokończenie pod względem artystycznym niż technicznym. Ot taka fińska kultura pracy. A teraz dziękujemy już Tero i jego Sprinterowi i ponownie zapraszamy do Polski. Och, żeby każdy Sprinter tak wyglądał. Następnym razem dla odmiany zobaczycie kierowcę i jego wiekową Ifę. A teraz nadszedł czas na niedługą przerwę, po której poczęstujemy Was dobrą muzyką i relacją z Mastertrucka. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem programu jest Bistro Corfantego 4 Opole. Jedzenie na wynos i z dowozem. Na program zaprasza Motowizja, patron medialny z lotu Mastertruck Opole od 16 do 18 lipca. Dobrze, że jesteście. Będzie co oglądać. Przed Wami piosenka godna trackera z krwi i kości. Posłuchajcie. Czasem wiosną coś się zmienia, czuć w powietrzu czystą woń. Rosną kwiaty, kwitną drzewa, człowiekowi chce się żyć. Załamajmy swe marzenia, bo wśród nas jest tylu złych. Popatrz więc na niebo, popatrz na wodę. Wszystkich ludzi
widzą aurory. Popatrz więc na góry, popatrz na lasy. Niech ziemia żyje, aż może czasy. Ukrywaj oczy swoich, troski i zmartwień będzie mniej. Niech samotnie niech nie stoi, twójkę zawsze będzie lżej. Znosi ciosy i porażki, których dał nie szczędzi los. Przyjdzie do niej same blaski, tylko worek pełen łez. Popatrz na wodę, popatrz na niebo i wszystkich ludzi piękną murowę. Popatrz więc na góry, popatrz na lasy. Niech ziemia żyje, aż może czasy. To się nazywa dobra muzyka. Podobne kawałki zaprezentujemy Wam w następnym odcinku programu Tracker Club. Zobaczycie w nim także relacje ze zlotu Master Track, i Staruszkę, Ifę i jej kierowcę. Teraz chcemy zaprosić Was na zlot Master Track, który odbędzie się od 16 do 18 lipca w polskiej Nowej Wsi koło Opola. Zobaczcie, jak ten zlot wyglądał rok temu. XVI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Tuningowanych Master Track 2020 stał się piękną pamiątką z wakacji. Dla wielu uczestników od obecności na zlocie zaczyna się urlop. Dla innych Master Track to jednostka czasu. To jest mój trzeci Master Track. W tym roku jestem tutaj ze swoją ciężarówką, z Transformersem. Jak przyjedziesz na Master Track raz, to żyjesz od Master Tracka do Master Tracka. Po prostu. Co prawda, to prawda. A przy okazji dziękujemy Markowi i całej ekipie z firmy Gospet za to, że we własnym zakresie zorganizowali sobie zaplecze. Za to firma Wichot była przykładem, jak zorganizować zabawę. Z kolei przedsiębiorstwo Cichoń i jego przepiękny pomarańczowy man zdobyli miano wzorowego wystawcy za samodzielne zadbanie o swoje stoisko. Cóż, logistyka w tych przedsiębiorstwach to chleb powszedni. A skoro jesteśmy przy cateringu, to nawet ci, którzy nie byli tak zapobiegliwi jak Wichot i Gospet, nie wyszli ze zlotu głodni. Kiełbaski, karkówki, zapiekanki, sałatki, zupki, pieczywo, tym chleb w płynie, były w takiej obfitości, że nie było problemem przytyć w 3 dni zlotu. Ale nie tylko o pyszne jedzenie na Master Tracku chodzi. Przyjechałem pooglądać auta. Mój tata jest predatorem, także jestem też zainteresowany tym. Oglądamy z chłopakami, jest wszystko fajnie. Co roku tutaj przyjeżdżamy, zawsze tradycja. Zbieramy się zawsze rano, wyjeżdżamy i oglądamy. Jest więc nadzieja na przyszłe pokolenia spedytorów, kierowców czy przewoźników. Ale Kamil zaskoczył nas czymś jeszcze. Na swoich 15 lat życia był na 12 zlotach Master Track. Pamiętasz ten pierwszy? Nie, ale wiem, że byłem. Brawo, Kamil, i to się nazywa pasja.
a z ekipą oglądanie zawsze jest przyjemniejsze. Podoba nam się to, jaka tu jest atmosfera panuje, są świetne samochody wystrojone, potuningowane, dużo motocykli. Cieszy nas, że na Mastertracku każdy znajduje coś dla siebie. Niektórzy tu nawet znaleźli swój wyjątkowy pojazd, a inni im go podarowali. Przykładem jest Jelczon. Jelczon w posiadaniu jest około 3 lat, niecałe. Dostał go od chłopaków właśnie tutaj, miłośników motoryzacji, kierowców ciężarówek. Złożyli się na niego, został prowadzony z Niemiec. Z ciekawostek jest to 9 litrów pojemności i około 360, może 400 koni. I ton uciągnąć może też dosyć sporo. Mariusz, dziękujemy Ci, że odwiedziłeś tegoroczny Mastertrack i pokazałeś swój pojazd. Jesteśmy przekonani, że na kolejnym zlocie znowu zadziwisz świat. Mariusza życie się dzieli na przed Mastertrackiem i po Mastertracku, więc jakby po Mastertracku przez pół roku jest oglądanie zdjęć i dogadywanie się ze znajomymi na Facebooku, wymiana zdjęć, a potem jest już oczekiwanie na kolejny zlot. Czyli hipoteza o nowej jednostce czasu, jaką jest Mastertrack, ma coraz więcej zwolenników. Wielu z Was na zlocie często mówiło, a byłem tu 2 Mastertracki temu, albo od 3 Mastertracka wystawiam swoją ciężarówkę. I to jest fajne. Problemem może być, jak nazwać półrocze, bo chyba nie pół Mastertracka. Bez względu na to, ważne, że zlot nadal cieszy całe rzesze fanów. To tu nawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie, nawet między pojazdami. Z racji tego, że chyba mamy jedynego Fredka, bo tak go nazywamy w tej konfiguracji w Polsce i, że tak powiem, zaprzyjaźnił się z Kenworthem obok, zatem zawsze się tutaj nasze traki ustawiają. Kamil, nie zasłaniaj się przyjaźnią ciężarówek, lepiej powiedz, że lubisz towarzystwo rodziny Łączyńskich, właścicieli Kenwortha. To nic złego, a wręcz przeciwnie. Ważne, że dobre relacje nawiązane na zlocie owocują przez cały rok, czyli od Mastertracka do Mastertracka. Cały rok między zlotami to świetna okazja, aby poprawić kondycję do udziału w konkursie przenoszenia beczek. W tej dyscyplinie szybko wychodzi na jaw, czy uczestnik zdobył muskulaturę ciężką pracą na siłowni, czy brał tylko tak zwane witaminki. Od razu uspokajamy, nie chodzi o 200-litrową beczkę oleju, ale o średniej wielkości kanisterki, którymi trzeba było trochę poruszać w powietrzu. Oczywiście zbiorniki nie były puste, bo zabrakłoby nagród dla tłumów spragnionych takiej łatwizny. Liczyła się siła i czas, bo konkurs nie mógł trwać dłużej niż 3-dniowy zlot. A wygrali oczywiście najsilniejsi z silnych, co zostało docenione licznymi nagrodami. Skoro przy wyróżnieniach jesteśmy, przypominamy, że sporo prezentów niespodzianek zalega w magazynach redakcji programu Na Osi. Rozdajemy je na lewo i prawo wszystkim tym, którzy pokazali swój pojazd na zlocie, ale nie zostali zaproszeni na scenę po odbiór nagrody. Skontaktujcie się z nami, a dowiecie się, jak odebrać trofeum. Na kolejnym zlocie będzie co wystawić za szybą. I niech ludzie patrzą, po to przyszli. Wiadomo, jak każdy facet interesuje się samochodami, mechaniką, więc przyszliśmy obejrzeć. Byłem mechanikiem samochodowym, teraz trochę w innym zawodzie pracuję, ale interesuję się dalej. Takie hobby. Tak, prawdziwe hobby nie umiera z byle powodu. Przykładem było popularne wśród zwiedzających Renault z Madrexu i jego popisy na głównym placu zlotu. Od kilku lat to stały punkt programu, na który czekają liczni widzowie. A i samemu kierowcy sprawia to niekłamaną radość. Drift jest przykładem, że palenie nadal jest w modzie i nie sposób zastąpić go e-driftem. Nie mamy nic przeciwko samochodom elektrycznym, ale to na pewno nie będzie to samo. To tak jakby zrezygnować z podnośnika firmy Langosz, który od lat pomaga filmować z wysokości drift Madrexu na rzecz dronów. Niby to samo, a jednak przy silniejszym wietrze lepiej sprawdza się podnośnik. Za to nie mamy nic przeciwko temu, aby nagłośnienie było elektroniczne. Dzięki firmie Ragtime z Opola działały mikrofony i głośniki, bez których trudno wyobrazić sobie Mastertracka. To dzięki nim podawaliśmy komunikaty wymagane przez sanepid, ogłaszaliśmy zwycięzców, czy dźwiękowo relacjonowaliśmy wydarzenia z centralnego placu. No i najważniejsza sprawa. Dzięki kilometrom przewodów, mikrofonom, konsolom i akustykom je obsługującym przez cały czas zlotu płynęła muzyka. Między innymi kapeli Blueberry Hill.
Dla nich Master Truck to też wydarzenie roku. To nie jest mój pierwszy Master Truck. W zeszłym roku też występowaliśmy, więc byliśmy po raz pierwszy. No a w tym roku zostaliśmy zaproszeni ponownie, co jest dla nas wielkim wydarzeniem. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo uwielbiamy tę imprezę i organizatorów, że są bardzo ciepli, fantastyczni, radośni i kolorowi. W imieniu organizatorów przesyłam podziękowania. To fajne, że muzyka i samochody tak się uzupełniają na zlocie, a przy tym dostarczają takich emocji. Ta impreza, która bardzo nam się kojarzy w ogóle z amerykańskim klimatem i z amerykańskimi imprezami. No bo wiadomo, samochody, bo ciężarówki, tutaj jest też dużo starych samochodów, takich legendarnych, też i amerykańskich, więc jakby wszystko się zgadza. Skoro się wszystko zgadza, to czas na muzykę z Master Trucka. Cześć!
Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Mastertrack Opole od 16 do 18 lipca. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na wynos i z dowozem. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.